Ja na mocy Twojej wolnej woli włączam ten program i ten program będzie usuwał z Ciebie wszystkie toksyny. Barwniki, metale ciężkie, konserwanty, chemię, wszystkie świństwa, jakie kiedykolwiek do Ciebie się dostały, do Twoich ciał, do Twoich zmysłów w tym życiu, ale i też w innych życiach, z samej Twojej karmy, na wszystkich poziomach. Chcesz takiego pełnego detoksu? Chcę. Dobrze. Na mocy wolnej woli Twojej ja teraz włączam ten cały program i on zaczyna z tym potem wszystko wyrzucać. I powiedz, jak teraz ten pot wygląda? Leje się ze mnie, a pot jest różnokolorowy. Różnokolorowy, dobrze. Ja teraz jeszcze wzmacniam ten pot miliardkrotnie. Taką moc daję potężny do tego programu. Zesilam go. I on teraz na wszystkich poziomach, na najgłębszym, ściąga wszystkie brudy, toksyny, złogi, jakieś, nie wiem, choroby, stresy, lęki. Wszystko, co tam było, to wszystko teraz ten pot wyrzuca z ciebie. Aż wybuchają takie gejzerki. Jakiego koloru jest teraz ten pot? Zmienił się coś, czy nie? Zmieniło się. Z koloru zrobił się jednolity, taki żółtawy. Żółtawy, dobrze. Weź tak dwoma palcami, podotykaj go, czy on jest taki lepki. Lepki. Lepki jest. Mhm. Dobrze. Dobrze. W takim razie teraz ten program będzie cały czas działał. Ty się przyglądaj temu, co się dzieje. A wszystkie kropelki spływające tego brudu do Matki Ziemi. Matka Ziemia od razu to wszystko zjada, oczyszcza na bieżąco. To nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A ty z każdą kropelką stajesz się coraz bardziej czysta, coraz bardziej świeża, coraz bardziej wolna. Jak już poczujesz, że pot wycieka z ciebie czyściutki, przeźroczysty, to znaczy, że wszystkie brudy z ciebie wyszły, że się całkowicie uwolniłaś, że ten detoks jest absolutnie pełny. Ja jeszcze doprowadzam taką energię zasilającą ten program milionkrotnie, ba, miliardkrotnie. I to wszystko z ciebie wychodzi teraz. A ty się przyglądasz. Wszystko to spływa do Matki Ziemi na bieżąco i na bieżąco Matka Ziemia wszystko zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A ty cały czas czujesz coraz czystsza, coraz lżejsza, coraz bardziej wolna od tego. Ty się już całkowicie czyście to im powiesz. Mam w tej chwili krople, ale one już są coraz mniejsze. I coraz bardziej przezroczysty. Dobrze, a powiedz mi, czy jeszcze jakaś część ciała, z której wychodzą jeszcze takie brudy? Tak, z kręgosłupa. Kręgosłup, dobrze. Ja teraz kieruję takie dodatkowe zasilanie na tą część kręgosłupa i tam miliardkrotny taki program, żeby cały kręgosłup został oczyszczony ze wszystkimi powiązaniami, emocjami. Teraz wszystko z tego wycieka. Jak cię całkowicie całe ciało oczyści i zobaczy, że wszystko jest dobre, to powiesz. Już nie czuję w tym kręgosłupie. Super. Teraz przejrzyj wszystkie swoje ciała, zmysły, czy już na wszystkich poziomach jesteś całkowicie oczyszczona. Wszystko, wszystkie brudy wyszły, toksyny razem z potem. Coś jeszcze z bioder schodzi. Dobrze, to ja tam kieruję teraz zasilanie tego programu i on tam to wszystko oczyszcza. Ma wszystko zejść, nic nie może zostać, najmniejsza plamka. Jestem czysta. Super. Ja teraz prowadzę taki deszcz z nieba. Ta woda jest o strukturze kryształu ciekłego, ma potężną moc i leje się tak z wodospadu na ciebie, na twoje ciało. Opłukuje cię całkowicie z zewnątrz, przenika przez twoje wszystkie ciała i zmysły, wypłukuje z zewnątrz. To jest takie pełne oczyszczenie absolutne i całą twoją przestrzeń opłukuje.
i te wszystkie brudy, dokładnie wszystkie, zostają spłukane ze wszystkich poziomów, wszystkich zmysłów, wszystkich ciał, całej przestrzeni do Matki Ziemi. Matka Ziemia to wszystko zjada, rozpuszcza, spala. To nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, bo i nigdy nie istniało. I ja wymazuję wszystkie konsekwencje z tego powodu i jesteś już całkowicie czysta, ten deszcz przestaje padać, teraz świeci słoneczko, osusza ciebie i jesteś czysta i sucha. Popatrz na siebie i powiedz mi, czy jesteś czyściutka, świeża, czysta, całkowicie. Jestem naga. No i dobrze. Chodzi o to, czy jesteś czysta. Tak. To super. To jest najważniejsze, żeby była czysta. Dobrze. W takim razie teraz wstajesz sobie, podchodzisz do morza i dotykasz palcami nóg wody i powiedz, czy woda jest ciepła, czy jest chłodna? Ciepła. Ciepła. Pięknie. W takim razie powiedz mi teraz, czy są jakieś chmurki na niebie? Nie. Nie ma nic. Woda ma falę, czy nie? Nie. Dobrze, pięknie. To wchodzisz na tą wodę, idziesz po tej wodzie i powiedz mi, jak się idzie po wodzie? Jaka ona jest? Miękka, twarda? Miękko. Miękko? Przyjemnie się idzie? Bardzo. Dobrze. I teraz sobie zaczynasz biegnąć. I jak ci się biegnie po wodzie? Fajnie, dziwnie. Rozpryskuje się woda? Nie, nie. A co tu jest dziwnego, jak tak biegniesz? Tak jakby folia była nałożona na wodzie i jakbym każdy dotyk wody lekko ją ugniatał. Aha. Ale no tak miękko się idzie. A czujesz jakiś dyskomfort z tego powodu, że biegniesz? Nie, to super. Nie. No to pięknie. Teraz się zatrzymujesz, nabierasz tej wody w dwie dłonie i powiedz mi, czy to jest normalna woda, ma normalną strukturę, czy ona ucieka między palcami, czy nie? Nie, normalna. Bardzo dobrze. W takim razie teraz dotknij ustami, powiedz, czy ona słodka, czy słona? Słodka. Pięknie. A teraz weź dwoma rękami, wyrzuć tak w górę wysoko, żeby ona się rozbrzgnęła i spadła tak na... Zobacz, jak to wygląda. Jak deszcz. Rzucałeś tak kiedyś wodę? Tak. I czy tak samo teraz to wygląda? Te krople się bardziej mienią, błyszczą. Czyli tu jest bardziej wyraziste to, tak, czyste. Tak. Dobrze, pięknie. I ładnie wszystkie spadły, na wodę połączyły się, jest w porządku, tak? Tak. Dobrze, to teraz biegniesz. Biegniesz 6 km na godzinę. Teraz przyspieszasz na przykład do 12 km na godzinę. Powiedz, jakie to uczucie tak biegnąć sobie 12 km na godzinę? Super. Podoba ci się to? Podoba się. A co czujesz, jak tak biegniesz? Taki, nie wiem, wolność. Ja zawsze czekam na to słowo. Bo to jest coś takiego, właśnie taka wolność. Biegniesz sobie, a jednak czujesz taką wolność. No to na coś więcej niż wolność. To jeszcze jest radość, takie... Takie no, beztroskość, tak, takie w ogóle, tak. Właśnie tam jest bardzo dużo tych emocji. To się u ciebie czuje. Bardzo dobrze, że takie coś, takie masz odczucie. Dobrze. A teraz biegniesz 50 km na godzinę. Powiedz, jak teraz ci się biegnie? Wow, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. No to chyba przyspieszymy do 100. No a tak 100 na godzinę, to jak to się biegnie? O, migiem. Kusi się za tobą, nie? Dobrze, słuchaj, a teraz się unosisz do góry i już nie przestajesz ruszać rękami, nogami, teraz zaczynasz lecieć. I lecisz wyżej, niżej, w lewo, w prawo. Robisz fikołki, piruety, różne tutaj, bygibasy. I powiedz mi, jak się tak, fajnie się tak lata, czy nie? Cudnie. A co się lepiej, latało czy biegało po wodzie? Latało. Latała się lepiej. No to polataj sobie na full teraz i mów, czy tak się dzieje, jak ty chcesz. Tak, robi fikołki. Wznoszę się jeszcze wyżej, pionowo, fikołek, kładę się w pozycji pionowej. Niesamowite, nie? Jak można się fajnie bawić. Aż mi gorąco. Super, nie ma sprawy. Możesz tu szaleć na full. Jedno z najlepszych zabaw moich to jest takich, że lecę z dużą prędkością, tak. Wbijam się w wodę, a w drugim miejscu wyskakuję i za sobą jeszcze wyciągam dużą ilość wody. Tak. I takie, to się tak, to jest po prostu, mi się to bardzo podoba. I właśnie tu sobie można szaleć, robić takie spirale, takie, czego tu nie można, ale tu wszystko można robić. Powiedz mi, dlaczego tam można robić, a w życiu nie? No właśnie. Odkryj to. Dlaczego? Co jest powodem? Bo ty tam jesteś i robisz to, tak czy nie? Tak, tak. Wydaje ci się, czy tam jesteś? Nie, jestem tam. Bardzo dobrze, bo tak prawda, jesteś. Ale teraz tak. Teraz ja chcę, żebyś ty, bawiąc się, od razu zobaczyła, co jest powodem, że tu w realu, gdybyś weszła na wodę, to byś się utopiła.
Jakbyś się chciała unieść do góry, nie podniosłabyś się. A dlaczego tam to wszystko robisz i nie masz żadnego uporu, żadnych przeciwwskazań? Nic się tu nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że tu wierzę w to, że mam takie przekonania, tak. Dobrze, a w realu nie masz tych przekonań? Nie, ja mówię o realu, tak? Że tutaj w realu mam takie przekonania, że po wodzie chodzić nie można, tak? Tak? Bo utonę na przykład, tak? Że wpadnę. Wznieść się nie mogę, chociaż nie wiem, ostatnimi czasy mam takie momenty, jakbym normalnie frunęła, tak? Czyli unosiła się do góry, jakbym miała świadomość, że jeszcze chwila i ja to mogę. Mogę się unieść po prostu. No tak jest, bo to jest prawda. Tylko chodzi o to, że tu dobrze powiedziałaś. Ty masz te przekonania i dlatego przekonania nie pozwalają ci na to, bo ty im oddałeś władzę. Rozumiesz? Mhm. A chciałabyś się pozbyć tych przekonań? Chciałabym. Zatrzymuję cię teraz w powietrzu, jesteś w powietrzu. Przed tobą stoją przekonania. Powiedz mi, jak one wyglądają? Co to jest? Wiesz co, odbieram to jako ścianę. Taką cienką warstwę, przez którą nie mogę przejść. Dobrze. To znaczy co? Że ta ściana to są twoje przekonania i ta ściana przeszkadza ci. Tak, ale ona jest cienka, ona jest przezroczysta, ale ja wiem tak jakby, że to jest ściana. No tak. No ale na przykład ty się zgadzasz na to, żeby ona była, czy nie? No nie. No to dlaczego ona tam jest, skoro ty się nie zgadzasz? Przecież to ty jesteś panią siebie, to ty decydujesz, kto w tobie jest, kto tobą rządzi, kto ci przeszkadza, kto pomaga. Tak? Wiesz co, ta ściana wygląda jak folia. I teraz mi przyszło, że ja w ręku trzymam nóż, tak, który tą folię rozcina. I co się dzieje? I przechodzę na drugą stronę. I co się dzieje dalej? Wiem, że po tej drugiej stronie mogę wszystko, ale czemu to nie jest takie proste? A może jest proste? Może jakiś program jeszcze działa? Może taki program działa, że to nie jest takie proste? Sprawdź. Ja mam taki pomysł. Objedź tym nożem dookoła, po brzegach tej folii i zetnij ją całą. Lepiej nie będzie. Bo może samo przecięcie to jest dalej coś nie do końca. A jak ją całkiem wytniesz, to jak obraz z ramy. Już to zrobiłam. Dobrze, teraz zwiń tą folię. Nie mam. Zanieś ją do słoneczka. Daj słoneczku. Słoneczko ją przyjmuje swoimi rączkami. Widzisz, jak wkłada do buzi, zjada, spala, ona nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A ponieważ jej nie ma, to i nigdy nie istniała. Ja wymazuję wszystkie programy z tym związane. I aż do chwili obecnej czujesz, jak wszystko opuszczają. Wszystkie zapisy z twojego ciała, z twoich ciał, zmysłów. Jesteś całkowicie wolna. Co czujesz? Wiszę w tym powietrzu, czy tak stoję w tym powietrzu. Tak? I jestem zdziwiona. Że? Że nic mi nie oddziela, tak? Czyli po prostu przestrzeń przed tobą. Przeszkadza ci, tak? Że nic się nie przeszkadza. Nie, nie, jestem zdziwiona, tak? Że nic tu nie ma. Aha, no bo nic nie ma, to była tylko jakaś iluzja, to był jakiś program, który próbował się przedostać na drugą stronę. Nie ma. W tym momencie to wszystko, jesteś odłączona od tych programów, które cię blokowały, które tu miały nad tobą władzę. Zostałaś odłączona, a teraz z tamtej strony, jako wolna istota, pozbyłaś się ich. Ich już nie ma. No i w pewnym sensie czujesz się taka... Ale wiesz co? Czuję taką lekkość. No to jest prawidłowo, bo jesteś lekka. Wszystko jest prawidłowo. Powiedz mi, czy coś teraz chcesz jeszcze tam, w tym miejscu, czy nie? Nie. Wszystko jest w porządku? No to teraz baw się dalej, dalej. Lataj sobie, szalej. Jak się czujesz, jak sobie latasz? No czuję się wolna. A czy czujesz się bardziej wolna niż przed tą folią, czy tak samo? Bardziej.
Widzisz? Tam ograniczenia też działają. No, jesteś pierwszą osobą, która pokazuje, że ograniczenia działają na drugiej stronie. No. Znaczy, że jesteś bardzo sensatywna, skoro to wyczułaś i zauważyłaś to. Większość ludzi nie zauważa tam różnic. No ale w porządku. A ty aż tak ewidentnie zobaczyłeś jako folię. Cienką, ale zobaczyłeś. Super. Tego już nie ma. Teraz ja zbieram tą ramę całą i ją też wysyłam do słoneczka. Słoneczko spala, ona już nie istnieje, więc nie istnieje już nic. Widzisz tylko jedną wielką przestrzeń i nieograniczone możliwości. Przyjmujesz taki stan? Przyjmuję. I zostaje tak. Teraz lądujesz sobie na wodzie, z dużą prędkością spadasz, ale centymetr przed wodą wyhamowujesz i jak baletnica mięciutko stajesz. Stoisz? Stoję. A nie? A nie, jazda. Dobrze. W takim razie teraz stoisz na tej tafli wody, rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy jest gdziekolwiek, cokolwiek dookoła ciebie, czy jest tylko przestrzeń, woda i niebo. Nie, przestrzeń, woda i niebo. Dobrze, a po której stronie ciebie słoneczko? U góry. Popatrz tak twarzą w twarz, prosto do niego powiedz na głos. Kocham cię, słoneczko. Kocham cię, słoneczko. I co słoneczko odpowiedziało? Też cię kocham. Widzisz? Jakie to jest proste. Co dajesz, to dostajesz. Słuchaj, teraz tak. Chcesz uwolnić się od swojej karmy całej rodowej? Tak. Po lewej ręce stoi mama i cały ród, aż do pierwszej istoty, która go założyła. Po prawej ręce stoi tato i cały ród do pierwszej istoty, która go założyła. A w środku stoi twoje rodzeństwo. Ile stoi rodzeństwa? Mam dwóch braci. I dwóch stoi? Dwóch. Dobrze. Czyli o nas jest troje. Ja mam takie pytanie do ciebie, do twoich braci, mamy, taty i całego tych dwóch rodów. Czy chcą się uwolnić swojej karmy rodzinnej raz na zawsze? I ty też, czy chcesz się uwolnić od tej karmy rodzinnej raz? Ja chcę. Co bracia mówisz? Chcą. Tak? Tato mój chce. Czuję jakiś opór od strony mamy. Dobrze. W takim razie otwieram taki wielki ekran i na tym ekranie wszyscy oglądacie swoje wszystkie życia, wcielenia, wszystkie swoje kary, winy, głupoty, różne rzeczy, które żeście w życiach od momentu narodzenia się do chwili obecnej. Mama swoja ogląda też to. Ty też oglądasz. Rodzeństwo ogląda. Jak już ekran zgaśnie, to znaczy, że zostaliście zapoznani ze swoim życiem, ze swoimi życiami, ze całą swoją karmą. Zgas. Pięknie. Ja teraz takie pytanie. Czy chcą wszyscy uwolnić od tej karmy całej rodzinnej raz na zawsze po to, żeby być wolnymi, czystymi istotami i żeby już nie dźwigać, nie ciągnąć za sobą tego brzemia rodzinnej karmy? Chcemy. Pięknie. W takim razie na mocy wolnej woli waszej, ja ciebie, twoje rodzeństwo, rodzinę, rodziców i całe te rody, wszystko aż do tych istot przenoszę do centralnego słoneczka, w środku ustawiam. Włączam taki program specjalny dla was. Jest pełne oczyszczenie. Absolutnie pełne, że jest z całej karmy. Ze wszystkich kar, win, wszystkich pierdół, głupot, jakichś ślubów, jakichś emocji niskowibracyjnych. W ogóle klątw bytu, wszystkiego to, co było. I teraz słoneczko to wszystko oczyszcza całkowicie. Oczyszcza ciebie najpierw. To jest pierwsza oczyszczona. Wszystkie podłączenia, wszystko ciebie odłączone. Ty wracasz w to samo miejsce na ten ocean. Jako czyste światło. Za tobą twoich bracia. Czyli rodzeństwo twoje, rodzice, dziadkowie, babciowie i heje, aż wszystko do samego początku. I wszystko to przed tobą stoi. Powiedz mi, czy wszyscy są oczyszczeni? Coś od strony mamy jeszcze czuję. Dobrze. Tato tak. Dobrze, od strony mamy ta istota, która jest tam, czy te istoty, które są zabrudzone, podchodzą do ciebie. To jest jedna czy więcej istot? No jest mama, ja nie wiem czemu. Mama moja. Sama mama? Podeszła? Sama mama. Dobrze. Zapytaj się mamy, dlaczego nie chcesz się uwolnić od karmy rodowej? Nie wiem czemu, ona mnie chwyta za rękę. Dobrze, zapytaj się, porozmawiaj z nią, o co chodzi, żebyś wiedziała. Mama żyje? Żyje. No zapytaj się, o co chodzi? Nie wiem, pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, że się boi.
A czego się boisz? Powiedz mamo, nie bój się. Uwalniając się od tej całej karmy, będziesz wolna, czysta, spokojna. Prawda? Rozumie mama to? Tak. To chcesz się uwolnić? Zapytać? Tak, tak. Dobrze, teraz pięknie. Tak. W takim razie ja przenoszę jeszcze raz mamę do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko specjalnie ją oczyszcza całkowicie i teraz jako czysta istotka wraca przed tobą na to samo miejsce. I teraz zapytaj się mamy, czy jest zadowolona z tego. Tak. Świeci. Widzisz? Teraz na waszych oczach słoneczko spala całą karmę ze wszystkimi winami, karami, połączeniami. Spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a wy jesteście całkowicie wolni. I teraz czujesz, jak wszystko cię opuściło, ty jesteś całkowicie czysta i wolna. Czujesz to? Czuję. Pięknie. W takim razie odzywam wszystkich przewodników duchowych, oni przybywają, biorą za rękę każdy swojego, odprowadzają do światów, do których należą, do których bytują, żyją. Wszyscy rozchodzą się i jest po wszystkim. Wszyscy odeszli? Wszyscy i zostałam sama. Pięknie, bardzo dobrze. Bo to o to chodziło. Jesteś całkowicie wolna. Czujesz się taka wolna? Czuję się. Super. To była karma rodowa. Jeszcze jest teraz karma twoja osobista. Chcesz też pełne oczyszczenie? Chcę i pełne oczyszczenie. Super. Ja teraz zanurzam cię pod tą wodę, pod lustro wody. Jesteś 5 metrów pod lustrem wody. Ta woda jest czysta, krystaliczna, przeźroczysta. Ty widzisz, jaka ona jest czysta. Widzisz promienie słońca, które wpadają do tej wody. Załamują się, migocą, tańczą. Jak to wygląda, powiedz? Podoba ci się to? Pięknie, to tak opalizuje wszystko. Czy ty to kiedyś widziałaś już, czy jeszcze nie? To znaczy pod wodą nie. A gdzie widziałaś to? Czasami niebo jest takie opalizujące. Aha. W ten sposób. Dobrze. Podoba ci się to? Bardzo. Dobrze, pięknie. W takim razie teraz się kładziesz i sobie tak będziesz dryfowała w takim błogostanie. Po prostu rozluźniasz się całkowicie, a ta woda wnika w twoje wszystkie ciała, wszystkie twoje zmysły, wszystkie twoje istnienia i rozpuszcza, wyciąga z ciebie całą twoją karmę od momentu narodzenia się twojej duszy aż do chwili obecnej. Wszystkie twoje kary, winy, klątwy, byty, jakieś umowy, powiązania, jakieś systemowe, religijne. Wszystko to, o czym wiesz lub czego nie wiesz, albo o tym nawet to, o czym nie miałaś się dowiedzieć. To wszystko ta woda z ciebie wyciąga i za tobą jest taka smuga. Powiedz, jakiego koloru jest ta smuga? Szaro-zielona. Szaro-zielona. Dobrze. Ja teraz wzmacniam ten program jeszcze miliardkrotnie. Taką moc mu daję, potężną moc. Zasilam go. I on teraz głęboko, już do samego końca, wsięga we wszystkie twoje istnienia, wszystkie zmysły, na wszystkich poziomach twojego istnienia. I to wszystko wydobywa, oczyszcza całkowicie i wywala teraz. Jak teraz to wygląda? Tak samo czy inaczej? Nie, nie ma smugi. Ja się stapiam z wodą. A super, w takim razie woda wszystko zjada, spala, to nie istnieje i nigdy nie istniało i nigdy nie będzie istniało. Ja wymazuję wszystkie tego konsekwencje. Jesteś od tej chwili czystą istotą, przeźroczystą. Ja teraz wynurzam cię z tej wody, stoisz na tej tafli wody, w tych promieniach słońca i powiedz, jak wyglądasz? Przezroczysta. Podobasz się sama sobie? A jak się czujesz, powiedz? Lekko. Czułaś się tak kiedyś? Nie. A dlaczego się nigdy tak nie czułaś? Co było powodem, że nie czułaś się tak? Teraz przed tobą stoją wszystkie te twoje problemy, twoje tak zwane przeszkadzajki. Stoi taka kolejka przed tobą. To wszystko, co ci utrudniało w życiu. I od tych najgorszych, ten najgorszy stoi pierwszy. A tam dalej coraz słabszy. Worek widzę. Co to jest? Worek, który brałam na plecy. Dobrze. A co to za worek? Do czego go brałaś na plecy? Do czego on służył? Kim on jest? Czym jest? Co nim dźwigasz? Kasia, pomóż mi. Nie, nie, Kasia ci nie może pomóc. Nie. Ja ci powiem, to jest bardzo proste. Zapytaj się tego worka, kim jesteś?
Kasiu, zajrzyj na wyższe poziomy umysłu. Do najwyższych i poszukaj tam. A ja mam odpowiedź. Dobrze, dobrze. Bogosiu, zapytaj się tego worka. Powiedz, kim jesteś? Na głos zapytaj. Kim jesteś? Co odpowiedział? Usłyszałam tobą. Dokładnie. Powiedz mi, czy ty czasem nie zbierałaś czegoś? No, mam takie wrażenie. Co zbierałaś? Powiedz. Czyjeś problemy. A po co ci były te problemy? Miałaś za mało swoich? No nie wiem. Swoich nie miałeś za mało? No nie, nie. A zbierałaś cudy. Wystarczą. I do tego wora jeszcze sobie nakładałaś, no, tak? I potem dźwigałaś, tak? No tak. A po co to robiłaś? Wiesz, że nie można nikomu pomóc, jeżeli samemu się potrzebuje pomocy? Tak. A więc widzisz. Czyli najpierw trzeba samemu się uwolnić, wyleczyć, a potem dopiero można komuś pomagać. Załaduj te wszystkie problemy, te wszystkie pomagacze, tych wszystkich, załaduj do tego wora. Już tą kolejkę spakowałam. Super. Powiedz teraz im wszystkim, bardzo wam dziękuję, żeście byli. Przepraszam was za to, że wami się zajmowałam, ale już nie chcę się zajmować. Nie jesteście moim problemem. Nie dotyczycie mnie. Chcę się was pozbyć. A tobie, Woreczku, dziękuję też za to, że to wszystko pozwoliłeś nosić sobie. Powiedziałaś im to? Tak. Dobrze. Teraz to bierzesz swoje ręce, dajesz do słoneczka. Słoneczko przejmuje swoimi rączkami od ciebie, do twoich oczach. Zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniało. A skoro nigdy nie istniało, wymazuje wszystko z całej twojej karmy, aż do chwili obecnej z twoich wszystkich ciał i zmysłów. Wszystko znika, a ty jesteś wolny. W momencie, kiedy pakowałam to wszystko do worka, poczułam taką ulgę na barkach. A teraz po spaleniu, jaką czujesz? Super. Rozumiesz? Właśnie o to chodzi. Pamiętaj, ty tu jesteś najważniejszy. Nie ma nikogo ważniejszego. Nie możesz nikomu pomóc. Każdy musi sam sobie pomóc. Bo może sobie pomóc przez zrozumienie. Jak ty za niego zrobisz, to on niczego nie zrozumie. Rozumiesz? Nie uleczy. Dlatego ty sama wszystko robisz. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiem. Bez doświadczenia, bez zrozumienia dalej będziesz w tej samej sytuacji, a ty już nie chcesz być w tej samej sytuacji. Oj nie, nie chcę. I zapamiętaj sobie to. To wszystko, co teraz doświadczasz, nie będzie dla ciebie nauką, żebyś już nie wracała do nocnika z powrotem. Rozumiem. Cieszę się bardzo. Dobrze. Czy jeszcze coś chciałabyś się pozbyć, uzdrowić, naprawić? Miesiąc temu usunęli mi wielicie polip. Dobrze. Ja teraz daję ci takie specjalne okulary. Dostrajam. To są specjalne, żebyś to zobaczył. I teraz widzisz to miejsce po tym polipie i zobacz, czy jest wszystko ładnie usunięte, czy jest wszystko dobrze. I czy jest zagojone ładnie. Znaczy ja widzę tam jakąś plamkę jeszcze. Mała, duża? Wielkości groszku. Dobrze. Posłuchaj. W takim razie teraz tu obok jest apteka koło ciebie. Tam jest stół operacyjny. Weź połóż swoje ciało tam. Jesteś teraz chirurgiem fantomowym. Masz tą skalpel. Bierzesz. Wycinasz ładnie to miejsce. To dajesz do słoneczka. Słoneczko to zjada, spala. To już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A ty teraz bierzesz igłę, nitkę, zaszywasz to miejsce, smarujesz taką maścią, tam jest taka maść specjalnie, posmaruj, zaklej to i to się zagaja. Zamykaj, jeśli masz nie ma. A się o to chodzi. Patrz, w ogóle jakby tam nie myślałem, że to cokolwiek było. Jakie czyściutkie, ładne? Pięknie. Dobrze. A teraz odwracasz się na drugą stronę, zobacz na swój kręgosłup. W jakim stanie jest swój kręgosłup? No, do wymiany. Wymontuj go od podstawy czaszki aż do kościołowej. Wyjmij go, połóż go na tym blacie tam drugim, gdzie jest szyba, przed szybą. Weź nowiuteńki kręgosłup, połóż z drugiej strony szyby
Jak oni się zaprzyjaźnią, to powiedz. Już. Super. Teraz weź ten stary, podziękuj mu za to, że był, ale powiedz, że już go nie chcesz, nie potrzebujesz. I ze wszystkimi programami, bólami, chorobami, ze wszystkim przenosisz go do słoneczka, dajesz, słoneczko przyjmuje swoimi rączkami, zjada, spala, kręgosłup nie istnieje, nigdy z tym nie będzie, jest całkowicie spalony. A ty jesteś całkowicie wolny od tego wszystkiego. Teraz podchodzisz do tego nowego kręgosłupa, wstawiasz go na to miejsce, podłączasz podstawę czaszki do kości konowej, podłączasz żebra, podłączasz meridiany, nad nim przepływaj, cały kręgosłup, całe ciało świeci. Jest dobrze? Jak to wygląda? Się cieszę. Słuchaj, taki kręgosłup to jak nowe Ferrari w magazynie. Aż mnie przeszło gorąco. Dobrze. Teraz przejrzyj jeszcze swoje wszystkie organy, czy wszystko jest w porządku u ciebie, czy gdzieś coś nie domaga. Jeszcze w mózgu. Co się dzieje w mózgu? Teraz wyraźnie widzisz. Co to jest? To znaczy, ja wiem na podstawie badania. Tam jest taki 2-milimetrowa zmiana. Dobrze, słuchaj. Masz teraz te okulary, ja ci je dostrajam do tego i teraz wyraźnie widzisz. Czy to jest prawda, co oni ci wykazali, czy tam jest inaczej? Widzisz całą tą zmianę z powiązaniami, z korzeniami, z zdarzeniami, z emocjami, ze wszystkim. Kurczę, nie widzę. Dlaczego nie widzisz? Nie wiem. Nie wiem, czy tam jest coś. No to teraz przejrzyj, dokładnie przejrzyj. Ja teraz dostrajam, masz takie okulary, że tam nic, ale nikt się przed tobą nie ukryje. Widzisz, czy nie widzisz to? No i wiesz, gdzie masz szukać, bo już widziałaś to na tomografię, tak? Na rezonansie. Na rezonansie, proszę bardzo. Teraz zobacz, gdzie to jest. Przed tymi okularami nic się nie ukryje, absolutnie. No jest. Jest? Jest. O, pięknie, dobrze. To teraz masz skalp, wytnij to idealnie, czyściutko, tylko tą chorą część. Resztę zdrowe zostawisz. Dajesz do słoneczka, słoneczko to zjada, spala, to nie istnieje, nigdy nic nie będzie. Razem z powiązaniami, z programami, zdarzeniami, korzeniami, właścicielami, wszystko poszło, nie ma, koniec. Teraz weź sobie, daj taki laser twojej własnej energii ze źródła i z absolutu. To jest taka spirala, ja ją wzmacniam milionkrotnie jeszcze i teraz bierzesz w prawą rękę, doprowadzasz to światełko tam i uzdrawiasz to, leczysz, zamykasz, odbudowujesz te wszystkie tkanki i rozjaśniasz cały umysł, oczyszczasz, wzmacniasz go, oczyszczasz całą przestrzeń umysłu i zmysłów, wszystkie te ciemniejsze jakieś tam zabarwienia, że to wszystko rozjaśniasz i staje się wszystko pięknym, czystym światłem teraz. No jest. I jest. I tak zostaje. Chcesz, żeby tak zostało na zawsze? Super. No i będzie tak. I jest zawsze. Tak. Jest tak na zawsze. Dobrze. Czyli teraz przeskanuj swoje całe ciało dokładnie. Czy jest wszystko dobrze? Czy wszystkie twoje organy, członki, wszystko jest zdrowe? Jest dobrze. Wszystko jest tacy, tak. Tak? Pięknie. W takim razie, skoro już jesteś tak oczyszczona, jesteś taka czyściutka, chcesz jeszcze, żebyśmy zrobili defragmentację? Chcę. Kasiu, weź teraz Gosię, wstaw do środka kryształu w centralne miejsce. Już się zaczęło. Super. Ja teraz zasilam pełną mocą. I jeszcze miliardkrotnie wzmacniam tą moc. Gosiu, powiedz, co czujesz, co widzisz? Czuję, jak moje ciało tak jakby było z takich drobinek złożone i one się przemieszczają, układają, wibrują. Całe ciało moje wibruje. Już jest spokój. Cieszę się bardzo. Teraz koło ciebie stoi twoja dusza. Powiedz, jak wygląda? Uśmiecha się do mnie, a jest taka światło, które się uśmiecha. Dobrze. Powiedz jej, że ją kochasz. Kocham cię. Co powiedziała? Kocham cię.
Teraz kładziemy z tobą twój bliźniaczy płomień, czyli pierwiastek męski, odpowiedzialny za twoją miłość, szczęście, radość, wszystkie te najlepsze cechy. To co to jak wygląda? Nie czuję, nie widzę go. A powiedz mi, masz męża, partnera, kogoś? Nie mam. Jesteś wolna? Tak. To znaczy, nie miałaś nigdy? Nie, miałam męża. Rozwiodłam się 12 lat temu. Tak. A półtora miesiąca temu zmarł mój mąż. Aha. Ten były, tak. Czyli ta miłość u ciebie jest taka uśpiona? Czyli nie ma? O co tu chodzi? Nie wiem. Nie zakochałaś się, nie zauroczyłaś się? To znaczy ja miałam, tak, miałam dwóch partnerów, ale jakoś tak. Wiesz co, ja dopiero teraz sobie zdałam sprawę po śmierci tego mojego byłego męża, że ja sobie wtedy nie dałam pozwolenia, tak jakby. Czyli po rozwodzie jakby dalej zostałaś w tym stanie takim, tak, żebyś dalej była męża. Tak, 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 tak. Czyli co, jesteś religijna? Nie, nie, nie. Co było głównym powodem, że mimo, że rozstałaś się z mężem, to jednak... Wiesz co, w 93 roku mój mąż pękł mu naczyniak w głowie. Mhm. On cudem, że tak powiem, przeżył. Wyszedł z tego po dwóch operacjach, po dwóch trepanacjach czaszki. Ale ja tak bardzo pragnęłam, żeby on nie odszedł wtedy, tak jakbym nie dała pozwolenia na to odejście. I on przeżył, ale ja od niego nie dostałam, tak jakby w zamian za to ten czas od czasu choroby do rozwody to był tragiczny. On nawet użył takiego słowa, bo ja kiedyś mu zadałam pytanie, dlaczego on mnie tak nienawidzi? I on mi powiedział, że owszem, nienawidzi mnie dlatego, że on chciał wtedy umrzeć, a ja mu nie pozwoliłam. Dokładnie tak to ujął. Ja tego kiedyś tam nie rozumiałam. Jak mógł tak powiedzieć, tak? I dopiero teraz niedawno zrozumiałam, że on będąc, bo on miał dwie śmierci kliniczne, tak, podczas tej choroby, że on tak jakby część jego tam została, a tu wrócił częściowo i tak jakby on chciał odejść, ale nie mógł odejść ze względu na to, że no, ta część druga powróciła tutaj no, z mojego pragnienia, tak. Mhm. I ja sobie teraz niedawno zdałam właśnie sprawę z tego, że ja go wtedy nie puściłam i tak jakby ten rozwód i to wszystko to było nieistotne, bo tak jakbym nie rozwiązała tego, tak? Że ten rozwód nie rozwiązał tak jakby więzi z tym związkiem. Rozumiem. Tylko... Czyli tu twojej winy nie ma, bo byłaś nieświadoma tego, co no się dzieje. No nieświadoma, zupełnie. Więc jakby zrobiłaś to nieświadomie, więc nie ma żadnej kary ani winy. Chcesz załatwić ten problem ze swoim mężem? Tak. On teraz jest przed tobą. Przytulbo, powiedz mu, że go kochasz, że go prosisz o wybaczenie, że mu wybaczasz i że wybaczasz samej sobie i żeby on to zrobił to samo. Pomóżcie się. Po to, żeby ten temat wreszcie zamknąć i zakończyć raz na zawsze. To znaczy ja to zrobiłam jeszcze przed jego śmiercią z nim. Tak fizycznie, w realu. Tak. Dobrze, ale teraz zróbcie jeszcze raz. Zobacz, czy coś jest do zrobienia, czy już nic nie ma. Nie, nie. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest w porządku. Tak. Zapytaj się go, czy jest szczęśliwy, zadowolony, radosny. Czy potrzebujesz jakiejś pomocy może? On potrzebuje pomocy. Potrzebuje? Tak. Dobrze. To a zapytaj się, jakiej pomocy potrzebujesz? Żeby pójść dalej, bo on jest zawieszony. A widzisz, on siedzi w tym, w astralu. Tak, cały czas. Widzisz? Czyli te śmierci kliniczne nie dały mu żadnej świadomości. Nie. Dobrze. Powiedz, że zrobisz to dla niego tylko dlatego, że chcesz, żeby on był szczęśliwy, wolny. I dobrze by było, jakby mógł ci pomóc z tego wyższego punktu, którego będzie.
To on to zrobi. Dobrze. W takim razie na mocy wolnej woli jego, ja go przenoszę teraz do słoneczka centralnego. Centralne słoneczko go całkowicie oczyszcza z jego wszystkich karm, win, stałej karmy, wszystkich powiązań, żali, bóli. Ja odłączam ciebie całkowicie od niego, wszystkie te najmniejsze powiązania fantomowe i to słoneczko całkowicie to wszystko zdejmuje z niego też, oczyszcza go i on teraz przed tobą wraca jako czysta, wolna istota, w pełni czysta i wolna. Na jego oczach i twoich słoneczko spala te całe jego kary, winy, te wszystkie programy, one już nie istnieją, nigdy istnieć nie będą, on jest całkowicie wolny już od tego na wieki. Ja wzywam jego teraz przewodnika duchowego, on przebywa, pożegnaj się z mężem, bo teraz już odejdzie na zawsze. Tak, już. Dobrze. I on odchodzi z przewodnikiem. I odszedł. A jeszcze powiedział dziękuję. Pięknie z jego strony. Będziesz miała teraz tak zwanego anioła stróża, własnego, prywatnego. Bo na tamtym poziomie będzie mógł ci bardzo dużo pomóc. Właśnie z góry, z tamtego miejsca. W astralu nie mógł wiele zrobić. Widzisz, chodzi o to, że my żyjemy i z powodu nieświadomości robimy wiele rzeczy sobie, komuś. Chodzi o to, że nie możemy się karać za to. To było wszystko nieświadome. A skoro jesteśmy świadomi, możemy to wszystko naprawić, wybaczyć komuś, sobie, ponaprawiać wszystko, pogodzić się ze wszystkimi i stać się czystą, wolną istotą. Bez żadnych zapisów, bez żadnej karmy, żadnych ogonów, żadnego cholerstwa. I teraz w tej chwili taka jesteś. No więc właśnie chciałam powiedzieć, że czuję się taka lekka, taka wolna. Dobrze. Teraz stoi przed tobą twój bliźniaczy płomień. Ten pierwiastek odpowiedzialny za miłość, za radość, szczęście. Jest? Jest. Jak wygląda? Wysoki, młody mężczyzna. Tak. Czarne, półdługie włosy. Podoba ci się? Tak. Dobrze. Ja teraz doprowadzam do niego czystą, piękną energię, wzmacniam go i staje się on tak równy z duszą i z tobą. Mam teraz do was takie pytanie, czy chcecie stać się jednością po to, żebyś była taka pełna, kompletna już na zawsze? Tak. Na mocy wolnej woli waszej ja was połączam, jesteście jednością. Powiedz, co się dzieje, co czujesz? Tak jakby on wnikał we mnie. Wniknął. Tak. Co się teraz dzieje? Jak już dusza i ten pierwiastek męski w tobie jest. Jak się czujesz teraz? Jak już jest duża. Duża? Nie wiem. Taka. Ale jak się czujesz? Powiedz mi, jak się czujesz? Czy tak samo jak ta Małgosia wcześniej, czy jak... Nie. Wiesz, jak mogę to określić? Jak? Tak jakbym z lewej i z prawej strony była równa. Super. Kasiu, jak ty to widzisz? No taka jest wielka. Wielka, nie? Nie w ciele fizycznym, tylko energetycznym. No tak właśnie, wielka. Czuję się taka duża. Może wreszcie jesteś taka, jak powinnaś być. Może za bardzo się umniejszałaś wcześniej. Może gdzieś stawiałaś się za nisko, za mała się robiłaś. Miałaś jakby, jak ci mówię, małe mniemanie o sobie. No tak było. To widzisz? Widzisz, jak to wszystko wychodzi na wierzch? Oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa. Dobrze. No jesteś kompletna, jesteś oczyszczona. Defragmentacja zrobiona, wszystko zrobione. No to teraz by się przydało przenieść się do źródła, żebyś poznała samą siebie. Zobaczyła, kim jesteś. Chcesz coś takiego? Tak. Super. Przenoszę cię teraz do źródła, jestem w źródle. Powiedz, gdzie jesteś? Jest wszystko i nie ma nic. Jesteś tam? Ja jestem wszystkim. Czy masz jakiś kształt, formę? Nie. Nie. A czym jesteś? Jakbyś to miał określić? Czym jesteś? Nie wiem, jak to nazwać. Nie musisz nazywać. Tak mniej więcej, jak to wygląda wszystko. Istnieje. No, tak. Tak jak? Istnieje. To czym jesteś? Czym, kim? Istnieniem. Istnieniem?
Czy jest coś oprócz ciebie? Nie, nie ma nic. Ja jestem wszystkim. A jest tam może jakiś Bóg? Nie ma Boga. Ksiądz albo jakiś policjant? Nie. Nie. Jestem wszystkim. Powiedz mi, co ci tam potrzeba? Nic. Czyli jesteś doskonałością. Jestem. Dlaczego tu na ziemi męczysz się? Dlaczego tu na ziemi cierpisz? Męczyłaś się i cierpiałaś, bo myślę, że już dalej nie będziesz, skoro wiesz, kim jesteś. Powiedz dlaczego. Ja teraz chcę, żebyś z tego punktu twojego źródła, żebyś popatrzała na całe swoje życie od momentu, jak się urodziłaś, byłaś dziewczynką, dorastałaś, małżeństwo, wszystko po kolei, aż do chwili obecnej. Masz dzieci? Mam dwójkę. Dobrze. Dwóch synów. To wszystko teraz widzisz. Powiedz mi, jakie to wszystko ma znaczenie? O co tu chodzi? Dlaczego to wszystko tak się wydarzyło? Po co? Na co i dlaczego? I o co tu chodzi? Badam samą siebie. O, dobrze, to dobrze. Badam samą siebie. Czyli ty jako istnienie? Badam siebie. Czyli po co to ciało wzięłaś, żeby co robić? To czemu ci ciało było potrzebne? Skoro jesteś istnieniem, to po co ci ciało? Żeby doświadczyć siebie. Ale doświadczyć siebie to znaczy kogo? Po to przyjęłam ciało, żeby doświadczyć siebie poprzez ciało. Ale siebie to znaczy kogo? No, istnienia, którym jestem. A, czyli istnienie? Tak. Chcę doświadczać, to bierze sobie ciało. No, akurat sobie wzięłam ciało. A brałaś już kiedyś coś innego? Kim byłaś w innych doświadczeniach? Teraz widzisz wszystkie swoje doświadczenia. Kim byłaś? Gwiazdą. I jeszcze? Można być myślą. Tak. Można być wszystkim. Czym się chce. To wszystko zależy od tego, jaką intencję wypuści istnienie. To tym się staje. Byłam wróżką na przykład. Przyszła mi taka myśl. Dobrze. Wróżka. Dobrze, ja cię przenoszę teraz do tego wcielenia. Tego doświadczenia, gdy byłaś wróżką. I powiedz, jak wyglądałaś? Byłam bardziej eteryczna, czyli taka mniej zagęszczona. Tak. Czy to było na tym poziomie fizycznym, czy innym? Nie. Innym? Ale wiem, że poprzez myśl w jednym momencie tak jakby wystarczyła myśl, żeby się coś zrealizowało, zmaterializowało. Nie potrafię tego ująć w słowa. No, ja chcę, żebyś się zapoznała z tym, żebyś się dowiedziała. Tylko wiem, że to było takie proste. Bo to jest proste. Ale ja to wiedziałam, że mogłaś teraz to robić. To jest jej narzędzie. Bardzo mocne, ale też niebezpieczne. W zależności jak użyję. Trzeba wysokiej świadomości. Żeby... Wiesz, bo ja nie zobaczyłam tego w głowie, ona tego poszukała za chwilę. Mhm. I zaczęłam, że to się stworzyło. Mhm. Ona tego wyszukała i to zrobiła. Mhm. I wtedy dokładnie to zdanie, co ona powiedziała przed chwilą, kim była tam jako wróżka, to ja dosłownie to dostałam. Super. To ty mogłaś się... Wiecie, co się dzieje? No. W mojej lewej ręce i prawej ręce lewa ręka obraca się w lewo, prawa się obraca w prawo
I tak jakby się coś kręciło pomiędzy tymi dwoma rękoma. Ale to jest dziwne. Ja ci przywracam pełną pamięć z tego wcielenia. O co tu chodzi? Jakby właśnie poprzez ręce. Tak. Jakby te ręce były tym narzędziem do materializacji. Nie wiem, jak to ubrać w słowa, ale tak jakby to, co było w tych rękach. Boże, jak mi się ręce kręcą. Dobrze, to zmaterializuj coś nimi. Co chcesz? No, już. Diament. Duży? Duży, zielony. Dobrze. Taki jak szmaragd. Dobrze. To będzie twój diament, który będzie teraz pomagał ci w tym życiu, żebyś mogła czynić dobro. Przyjmujesz, tak? Tak. Dobrze. No i zostawiam cię jakby z tą wiedzą całą, żebyś mądrze wykorzystywała ją. Nie czyniąc sobie nikomu krzywdy. Przywracam ci pełną wiedzę z tamtych czasów, z tamtego momentu, po to, żebyś mogła dalej kontynuować to. A teraz jeszcze przywracam ci pamięć, jak byłaś gwiazdą. Jesteś teraz tą gwiazdą. Powiedz, co robiłaś? Jakie było twoje zadanie, przeznaczenie? Wszystko to, co z tym było związane. Rozpraszałam się. Co to znaczy rozpraszałaś się? Taki jasny, świecący punkt w środku, który się rozprasza. Czyli ale byłaś gwiazdą, która się rozpraszała. Czyli powiększała się coraz bardziej? Tak można to ująć, tak. Czy wykonałaś swoje zadanie jako gwiazda? Chyba tak, bo czuję spokój. To świetnie. To dobrze. W takim razie teraz wracasz do swojego ciała. Jesteś dalej w hipnozie. Ale jesteś w swoim ciele. Powiedz, jak się czujesz teraz w swoim ciele? Dobrze. Teraz wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok, rozejrzyj się po tym pokoju i powiedz, czy ten pokój wygląda tak samo, jak się wpadłeś do sesji, czy inaczej? Nie. Jest jasno w tym pokoju. Dobrze. Teraz popatrz na swoje ciało i powiedz, czy jest zrelaksowane, uśmiechnięte, zadowolone. Jest uśmiechnięte. I powiedz mi, jak tak stoisz metr od swojego ciała, to ty jesteś, a ciało czy coś innego? O co tu chodzi z tym ciałem? Co myślisz o tym ciele, skoro tak patrzysz na niego? Że ciało to ubranie. Czy miałbyś jakieś opory, gdybym powiedział, weź teraz siekierę, porąbaj to ciało? Co? Nie, chyba nie. Czyli nie utożsamiasz się z nim? Nie. Dobrze. W takim razie wchodzisz do swojego ciała. Więc jak się teraz czujesz w swoim ciele? Coś się zmieniło? Czuję się trochę ciasno, ale dobrze. Nie. W takim razie wychodzisz z powrotem z tego ciała, stajesz obok, znowu wchodzisz do tego ciała, znowu wychodzisz, znowu wchodzisz, znowu wychodzisz. A teraz sama sobie pomyśl, że wchodzisz, wychodzisz. Pobaw się tak. Fajna zabawa? No fajna. Wiesz, kiedy to jest proste wchodzenie i wychodzenie z ciała? Zapamiętaj sobie to, do tego
że zawsze gdy pomyślisz, że chcesz wyjścia, to wyjdziesz i sobie będziesz mogła chodzić. Ciało będzie leżało, relaksowało się, odpoczywało, a ty sobie będziesz mogła chodzić, bo jako istnienie nie męczysz się. Nie potrzebujesz niczego. Rozumiesz? Możesz na przykład w tej chwili pomyśleć, że chcesz być w Nowym Jorku, na Manhattanie i tam jesteś. I tylko pomyślisz. Jesteś na Manhattanie? No jestem w Nowym Jorku. Widzisz, jakie to jest proste? To jest bardzo proste. Dlatego cię pokazuję o tym wychodzeniu z ciała, bo do Nowego Jorku musiałabyś lecieć, chyba nie pamiętam, 12 czy 18 godzin, a tu popatrz, ułamek sekundy już jesteś. Możesz podróżować po całym świecie i gdzie chcesz, robić co chcesz. Rozumiesz? Z istnieniem. Będziesz z tego korzystała? Tak, oczywiście. Cieszę się bardzo. To sobie teraz sama powiedz, że wchodzisz do ciała. Jesteś w ciele? Dopasuj się teraz. Wyprowadzam do ciebie taką czystą energię. Jestem. Jak się teraz czujesz w swoim ciele? Dobrze. Dobrze. W takim razie ja teraz policzę od 1 do 10, zaraz się wybudzisz, ale ty tą sesję zapamiętasz z najdrobniejszymi szczegółami, będziesz pamiętała ją całe życie. Zawsze, kiedy będziesz chciała, wystarczy, że pomyślisz o jakimś fragmencie, od razu się tam będziesz przenosiła, czy to będzie źródło twoje, czy jakieś inne miejsce, i od razu tam będziesz. Nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań, nie ma tu żadnych oporów. Jesteś istotą wolną. Właśnie się na nowo narodziłaś. Rozumiesz to teraz? To rozumiem. Dobrze. W takim razie ja teraz policzę, żebyś wróciła tutaj do ciała, ale zostawiam cię w tej wysokiej, czystej świadomości. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz, przejmij władzę i kontrolę swoimi ciałami i zmysłami i powiedz, jak się czujesz.